Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Australii oczami jasiń. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o australijskich zwyczajach, o których jeszcze nie mówiłam Wam w poprzednich odcinkach. Tradycyjnie wszystko sobie wypisałam i się przygotowałam do tematu, więc będę się posiłkowała moimi tutaj dodatkami. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, to co ja sobie napisałam, to jest garaże, ważna rzecz życia towarzyskiego. Słuchajcie, zauważyłam, że w Australii garaże nie służą po to też, żeby trzymać samochody, chociaż nieraz też, ale przede wszystkim po to, żeby to był następny pokój, który można wykorzystać. I tak, niektórzy Australijczycy robią tam siłownię. Niektórzy wieszają, nasz sąsiad ma powieszone obrazy, stoi wielki zegar, tam ma krzesła i to jest dla niego super forma spędzania czasu, ponieważ kiedy nie przychodzę, on ma ten garaż otwarty i on sobie po prostu tam siedzi. I może nie byłoby to nic dziwnego, bo kiedyś pomyślałam sobie, no to pewnie tam mają chłodno bardzo i o to chodzi. Natomiast nieprawda, w garażach jest naprawdę bardzo gorąco. I ja się zawsze dziwię, co oni tam trzymają jeszcze w tych garażach, dlatego że ich samochody często stoją na zewnątrz. Okazuje się, że trzymają tam faktycznie skutery wodne, deski, wszystko co jest związane z pływaniem. I często właśnie te samochody nie stoją w tych garażach, tylko stoją na zewnątrz. Widziałam również takie garaże otwarte, gdzie stały takie wysokie stoły ze stołkami, jak barowe. I tam siedzieli przy nich Australijczycy, co siedząc i pijąc w tym garażu. Więc ja stwierdziłam, że garaż to jest świetny pomysł na to, żeby można było tam spędzać czas, nie wiem zupełnie o co chodzi. Jak są jak jest jakiekolwiek wolne i święto u nas, to nasi sąsiedzi po drugiej stronie, młoda rodzina, faktycznie ma otwarty garaż, tam ma wystawione stoliki, przyjeżdżają do nich znajomi i oni siedzą zamiast z drugiej strony domu, tak jak u nas, czyli nad basenem, to oni siedzą od strony ulicy i siedzą przy garażach. Jeszcze do końca, słuchajcie, nie zrozumiałam o co chodzi, ale mam zamiar kiedyś lepiej zająć się tą historią garażową. Słuchajcie, odbywają się, jak już mówimy o garażach, odbywają się również garage sale, czyli wyprzedaże garażowe, tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. To nie są tak tanie wyprzedaże, jak to jest na Carbudach w Anglii, ale można znaleźć jakieś bardzo fajne rzeczy, z tym, że jest jeden problem. Tak jak Wam mówiłam, Australijczycy wstają bardzo wcześnie. Nasi sąsiedzi mówili, że wstają o 6, nawet przed 6 rano. Ponieważ zmrok w Australii zapada dość wcześnie, więc oni bardzo wcześnie się budzą. To jest dla mnie jakiś horror, to jest dla mnie środek nocy. To te wyprzedaże garażowe odbywają się od godziny 7 rano do godziny powiedzmy 11 albo 10. I ja na nie nigdy nie mogę zdążyć. Przepraszam, to nie jest mój czas, kiedy ja funkcjonuję. I kiedy ja chętnie bym się wybrała powiedzmy koło godziny 10, to oni generalnie już mają wszystko pozamykane. Także udało mi się być tylko na jednej wyprzedaży, tylko dlatego, że sąsiadka z naprzeciwka ją robiła i tak naprawdę nigdy niczego nie udało nam się kupić, nigdy nie udało nam się zdążyć na taką wyprzedaż. Następna rzecz to są prochy zmarłych, to znaczy tutaj w Australii, jeżeli ja sobie tak zażyczyłam, jeżeli ja kiedyś polecę, mam nadzieję, że do fantastycznego świata, przepraszam, wtedy poprosiłam, żeby moja rodzina nie skremowała i jest to jak najbardziej możliwe w Australii i bardzo popularne. I teraz takie prochy można rozsypać, gdzie tylko rodzina sobie życzy. I ja poprosiłam moją rodzinę, żeby to było nad oceanem, żeby jak popłyną gdzieś tą motorówką, popłyniemy w jakiś sposób, ja też popłynę z nimi, jak popłyniemy tą jakąś motorówką, popłyną czy żaglówką, obojętnie, trochę w głąb bardziej oceanu, gdzie są delfiny, bo na tym mi bardzo zależy. Wtedy faktycznie mogą tam rozsypać moje prochy, jest to jak najbardziej legalne, jak najbardziej do zrobienia, nikomu się nie muszą tłumaczyć. I będzie mi śpiewał Elvis Presley, tak sobie ja zażyczyłam i wszystko jest do zrobienia.
Natomiast powiem Wam ciekawą historię. Jak mieszkaliśmy w apartamencie, my apartament mieliśmy z widokiem na plażę i wzdłuż, zaraz przy brzegu rzeki, która wpadała do oceanu. Przepiękne miejsce. Pamiętacie pewnie ze zdjęć. My z całą rodziną kąpaliśmy się na basenie i nagle przyszedł tłum ludzi. Myśleliśmy, że oni chcą oglądać jakieś mieszkanie albo zrobią sobie barbecue, bo tam mieliśmy taką strefę do barbecue, do grilla. Natomiast mieliśmy już taki pomost drewniany nad tą rzeką i trzy osoby z taką urną właśnie weszły na ten pomost i rozsypały prochy do tej rzeki, która się tam znajdowała. Dla nas szok, bo powiem Wam trochę takie nieprzyjemne uczucie, no bo widzieliśmy, że to taka dosyć smutna uroczystość i faktycznie część osób płakała i część jakoś tak się żegnali z tym zmarłym, rzucali kwiaty później w to miejsce, więc to taka dosyć uroczystość smutna i taki trochę dla nas szok, że faktycznie my się tutaj kąpiemy, spędzamy fajnie czas, wygłupiamy się, a tu rozsypywanie prochów. Ale tak to jest w Australii. Możecie to zrobić faktycznie w każdym miejscu. Możecie postawić również w różnych miejscach tabliczki ku pamięci osób, które zmarły. Bardzo mi się to podobało w Anglii, ponieważ tam na ławkach można było umieścić daną tabliczkę, napisać, co to za osoba była. I jak ja siadałam na takiej ławce, to faktycznie gdzieś tam rzucałam ciepłe myśli do tej osoby, która już nie żyła. Bardzo fajny pomysł. My wymyśliliśmy nasz sposób. Na święto 1 listopada było takie, że pojechaliśmy nad ocean i pozbieraliśmy dosyć dużo kwiatów i te kwiaty rzucaliśmy do wody. Także to był nasz sposób. Następna rzecz to jest prowadzenie, nie tylko chodzenie boso i wchodzenie boso po sklepie przez Australijczyków, ale prowadzenie samochodu na boso. Szczerze mówiąc, sobie tego nie wyobrażam, bo dla mnie faktycznie wygodniej prowadzić samochód w butach, ale wiem, że dla Australijczyków często prowadzenie samochodu na boso jest zdecydowanie dla nich lepsze. Bo myślę, że chodzi tutaj po prostu o upały, które tutaj są, dlatego też chodzenie na boso, które Wam już kiedyś mówiłam. No, barbecue, czyli grill. Tyle razy Wam już o tym mówiłam, jeszcze raz powiem, jest w każdym miejscu i faktycznie Australijczycy królują w tym grillu, uważam, chyba na całym świecie. W tej chwili wchodzi nowy program kulinarny do telewizji australijskiej i to jest najlepszy kucharz barbecue, czyli najlepszy kucharz, który potrafi zrobić najlepszą potrawę grillową. To są Australijczycy. No kochani, następna sprawa. Kawa musi być. Kawę tutaj kupicie na każdym rogu. Ona trochę inaczej tutaj możecie ją kupić, ponieważ nie tylko latte, nie tylko cappuccino, ale również mówicie, czy ona ma być duża, mała, wysoka, niska. Może tych kaw mają takie rodzaje, że jeszcze nie rozgryzłam tematu, ponieważ ja nie jestem kawoszem. Ale faktycznie w każdym miejscu możecie kupić kawę. Nawet jak powiedzmy pójdziecie naprawić jakąś rzecz, to często w takich punktach sprzedają kawę. Jak pójdziecie do sklepu, który oferuje Wam na przykład stroje kąpielowe, często również możecie kupić kawę. Moja koleżanka pracuje właśnie w takiej kawiarni blisko oceanu, w której znajduje się sklep z wypożyczaniem desek surfingowych. Również możecie u nich wypić kawę, zjeść jakieś ciastko. Także na każdym rogu, w każdym miejscu można tą kawę wypić. Jeżeli jesteście kawoszami, Australii to jest raj dla kawoszy. Przed pracą, ja już mówiłam Wam, że wstają Australijczycy bardzo wcześnie. Przed pracą, często o godzinie 6 rano, biorą deski i jadą popływać na deskach albo różne inne sporty uprawiają, na przykład chociażby jak bieganie. Ja kiedyś wyjeżdżaliśmy na Fidżi i Przemek nas wiózł na lotnisko do Brisbane. Wjechaliśmy bardzo wcześnie i było jeszcze ciemno na dworze. To wyobraźcie sobie, takiej ilości ludzi biegających jeszcze nigdy nie widziałam. Także to jest następna rzecz, która jest charakterystyczna tutaj dla Australii. Następna rzecz to Australijczycy dają zarobić swoim specjalistom. Nikt tutaj się nie bawi w naprawianie pralki albo w jakieś inne naprawy, które każdy Polak potrafi, uważa. Naprawdę Polacy są niezrównani w naprawach różnych rzeczy, tylko tutaj Australijczyk wzywa
specjalista. Taki specjalista przyjeżdża do nas, na przykład jeżeli zepsuł nam się telewizor albo pralka, i za taką wizytę bierze $100 i wtedy dopiero mówi, co się stało i jakie będą koszty dalszej naprawy. Życie poza domem, to już Wam tyle razy mówiłam, Australijczycy uwielbiają żyć poza domem, mają ogromne domy, ale uwielbiają żyć poza domem. Spędzają czas na sportach, na uprawianiu sportów, spędzają czas nad oceanem, na plaży, przy grillach, na zwiedzaniu, uwielbiają zwiedzać swój kraj, nie tylko swój kraj, ale również inne, ale przede wszystkim swój kraj. Uwielbiają różne atrakcje, których tutaj jest cała masa i faktycznie soboty, niedziela, Australijczyka nie spotkasz w domu, to nie jest siedzenie w domu, to jest zwiedzanie, siedzenie na zewnątrz, spotykanie się z przyjaciółmi. I Australijczycy nie spotykają się z przyjaciółmi w domach tak często jak my, tylko spotykają się w restauracjach, w kawiarniach, przy grillach, na plaży. To jest przede wszystkim ich spędzanie czasu. Australijczycy bardzo lekko podchodzą do życia i bardzo dobrze. To nie jest kraj, który się wszystkim stresuje, tak jak Polacy, i są tak spięci, że wszystko musi być zrobione. Ja już Wam kiedyś mówiłam hasło don't worry, czyli nie martw się, powiem tak, don't worry, be happy, nie martw się, bądź szczęśliwy. I to jest tutaj hasło narodowe Australii. To jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ oni bardzo luźno podchodzą do życia, nie są tak zestresowani i mówili, dobrze, nie masz na coś wpływu, nie ma problemu, i tak nie masz wpływu, idź dalej, ciesz się życiem, słońcem, pogodą, nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. To mi się bardzo podoba i ja sama stosuję tą zasadę. Bardzo ją Wam polecam, ponieważ życie jest wtedy inne i żyjecie tą chwilą, która jest teraz. Na przykład ja żyję teraz i jestem szczęśliwa, że mogę nakręcić następny odcinek. I to u Australijczyków bardzo mi się podoba, ten niesamowity luz i to niesamowite podejście do życia. Oczywiście pamiętajcie, że oni są w stanie tyle zarobić, nie przepracowując się za nadto, że faktycznie ten luz, to jest prawda, jest jak najbardziej na miejscu. Oni nie przejmują się rachunkami, bo ich po prostu stać na to wszystko. I to jest też prawda, dlaczego my Polacy nie bardzo możemy sobie w Polsce na to pozwolić, ponieważ my bez przerwy biegamy za tym, żeby zapłacić rachunki, i tym się martwimy. A Australijczycy się tym nie martwią, ponieważ oni często zarabiają więcej niż wydają. Także to jest dobre. W Australii, tak samo jak w Anglii i jeszcze w niektórych krajach, jest lewostronny ruch, także my z przemki nie musieliśmy się przestawiać, bo w Anglii jeździliśmy po lewej stronie i tutaj również jeździmy po lewej stronie, więc to dla nas nie jest żaden problem. Pewnie Wy, którzy przyjedziecie z Polski, ja już Wam mówiłam, nie musicie zdawać dokument na prawo jazdy, tylko zgłaszacie w specjalnym urzędzie i takie prawo jazdy jest Wam dostarczone później do domu w formie plastikowej. Ja Wam pokazywałam, jak to wygląda. I nie musicie zdawać żadnych egzaminów, ale faktycznie musicie troszeczkę popracować nad tym, żeby tutaj jeździć lewą stroną. Bardzo popularne są samochody z automatyczną skrzynią biegów. Ja muszę powiedzieć, że my taki samochód mieliśmy w Anglii i mamy tutaj taki w Australii, więc to jest rewelacyjna sprawa i nie chciałabym już mieć żadnego innego samochodu. No tak, jak już wiecie, Australijczycy kochają sport i na tym sporcie można się wybić, można wiele osiągnąć. I tutaj każdy coś uprawia, każdy coś robi i to jest kraj bardzo wysportowany. To Australijczycy, już Wam mówiłam kiedyś w jakimś odcinku, słyną z tego, że wymyślają inne, różne sporty, jak na przykład chociażby takie, medytacja na desce surfingowej albo uprawianie tam jogi. To jest następny sport, który wymyślają Australijczycy i są w tym niezrównani. Jak już mówimy o sporcie, to jest Melbourne Cup. Ja Wam o tym mówiłam, że to jest jeden wyścig, który na tym wyścigu są najlepsze konie z całego świata. Ten Melbourne Cup myśmy przeżyli z Przemkiem, bo on jest w październiku. I to jest gonitwa, która trwa chyba 3 albo 4 minuty. My również wykupiliśmy, nie wiem jak to się nazywa, bo nigdy w tym nie brałam udziału, ale Przemek postawił na jednego z koni, postawiliśmy na Big Orange, ponieważ nasza firma nazywa się Orange, więc postawiliśmy na Big Orange, postawiliśmy $10. Jeżeli ten nasz koń by wygrał, wygralibyśmy $500. I wyobraźcie sobie, że nasz koń przez 3/4 biegu był pierwszy.
na 300 metrach. Niestety stracił tą swoją pozycję lidera i przegrał z Kretesem i nie załapał się nawet do pierwszej trójki. Ale ten bieg był tak pasjonujący, że stwierdziliśmy z Przemkiem, że za rok polecimy do Melbourne i chcemy na własne oczy zobaczyć, jak ten Melbourne Cup wygląda. On jest podobny, jak są te wyścigi w Anglii, to znaczy kobiety noszą piękne kapelusze, ludzie przebierają się w jakieś dziwaczne strony.